Hej, hej, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj, słuchajcie, mamy na tapecie grę Pac-Man. Gra, która, słuchajcie, w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Tak, 40-lecie. Gra powstała w 1980 roku. Była jedną z bardziej popularnych gier, które pojawiły się na automatach, czyli maszynach typu arcade. No nie wiem, czy jest osoba w ogóle na świecie, która tej gry nie zna. Pojawiła się praktycznie ona na wszystkich platformach sprzętowych, jakie znam, czyli na wszystkie komputery ZX Spectrum, Commodore, Atari, Amstrad. Natomiast mówię, została w pierwowzorze wydana na tak zwane automaty. Gra bardzo prosta w swoich zasadach, aczkolwiek dosyć trudna, muszę przyznać. W tej chwili widzicie demko, mniej więcej na czym ona polega, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. No, po prostu chodzimy tą chapką, nie wiem jak to nazwać, tym czymś i pożeramy kulki. Natomiast gonią nas właśnie ośmiorniczki, które no, po spotkaniu z nimi tracimy życie. Jeżeli zjemy kuleczkę taką, która znajduje się w którymś z górnych rogów, taką tą większą, to wtedy mamy szansę zjedzenia tej ośmiorniczki. No ale ona zaraz się odbudowuje, bo wlatuje do tej swojej bazy na środku i z powrotem nas może dopaść. O właśnie, w zależności od tego, którą pożremy, taką mamy ilość punktów. Mamy cztery te migające kropki, które możemy pożreć i wtedy mamy przewagę nad ośmiorniczkami. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja próbowałem, słuchajcie, parę razy zagrać jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania i powiem szczerze, że średnio mi tak to wychodzi. Także no, zobaczymy, jak będzie teraz. No cóż, tak jak zwykło się na początku, wrzucamy żeton. Wrzuciliśmy właśnie jeden żetonik. No i lecimy z nagrywaniem. Czyli z grą. Mamy 5 żyć. Dobra. Oj, tylko joystick mi tutaj. Joystick, a w zasadzie pad. O, właśnie, zjedliśmy jedną tą. Patrzcie, jak ładnie poszło nam. Oj, chciałem w drugą stronę. To ładnie nam poszło. Kończy nam się, uważajcie, kończy nam się. Jak już migają tak te ośmiorniczki, to. Ojku. No właśnie, jedno życie straciłem. To kończy nam się czas, ten, który dostaliśmy w zamian za zjedzenie migającej kropeczki. O właśnie, teraz mamy czas, chociaż za wcześnie ją zjadłem, mogłem troszeczkę poczekać z tym jedzeniem, z uwagi na to, że wtedy można... Ojejku, no nie mogę tu na dół zejść, widzicie? Ale to jest, mówię, wina mojego joysticka niestety. Oj, gonią mnie, gonią. Ojejku, chciałem w boka, nacisnęło mi się. Widzicie, to jest po prostu pad, ten pad już niestety ma swoje lata. Nie wiem ile on może mieć lat, ale zdychę to co najmniej. Wprawdzie nie był intensywnie eksploatowany, bo ja w gry zbytnio nie grałem, natomiast no niestety czasami mnie zawodzi. Ojku, w inną stronę chciałem, w inną poszedłem. Widzicie, no właśnie tak to jest. No ale mamy jeszcze, że tak powiem, dwa życia chyba. Dobra, tutaj musimy obgonić najpierw ten dół. Ojejku, widzicie, no chcę w inną stronę iść, a tu mi idzie w inną stronę, no. Dobra, w górę. Nie! Nie! O nie, zżarło mnie. Dobra, lecimy teraz od razu, słuchajcie, na samą górę, bo to nie ma co się pierdzielić z tym. Dobra. O nie, no widzicie, chciałem, kurczę, co innego, wyszło co innego, dobra. Plansza zaliczona, także 5 żyć mi wystarczyło, słuchajcie. Ładnie jest, lecimy dalej z koksem. Lecimy, nie śpimy. Uff, ciężko jest, powiem wam, to przejść. Dobra. Oj, spierdzielaj! Mordko, spierdzielaj! W górę, dobra. Dobra, uciekaj. Dobra, teraz was dojadę, patrzcie. O, idzie. Dojechałem. Ośmiornice, oj. Czy bo teraz one mnie nie dojechały. O, widzicie? Dobra. A, już mogłem się tutaj nie pierdzielić z nimi. A, nie! Dobra, w górę. Oj, nie. Nie o to mi chodziło.
No i niestety koniec gry. Uff. Wpis jest, czy nie ma wpisu? Patrzcie, nie ma wpisu. No nie ma wpisu. Liczyłem na wpis, a wpisu niestety nie. Dobra. Wrzucamy sobie, słuchajcie, dwa. Zobaczymy na dwóch, jak mi pójdzie. Ciekaw jestem, czy jest możliwość kontynuowania. Nie zauważyłem, żeby była, no ale może jestem w błędzie. Dobra. No i co ty teraz mi powiesz? Brunschwildo? Oj, nie to, nie to, nie to! Nie! Nie! Nie, nie, nie! Kurde, no to przez tego mojego pada. Chciałem pokazać, jak mi fajnie idzie i on pokazałem już. No nie. Dobra. Dobra! Dobra. O, niestety. Teraz mój błąd. Joystick dobrze zadziałał, ale ja źle zadziałałem. Dobra. Słuchajcie, tu trzeba se chyba, wiecie, tak ja se myślę teraz, ja już nie pamiętam, jak tam ludzie w to grali, ale wiem, że no, błąd mój. Ale wiem, że przechodzili tam parę plansz do przodu, mając te kilka żyć. Nie wiem, ile tam żyć wtedy było. Ja w tej wersji, którą ja mam 5 tych żyć. Tam chyba były tylko 3, o ile dobrze kojarzę, ale mogę się mylić. Oj, nie, 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 nie! Wracamy, wracamy. Oj, nie, nie, nie. Chciałem jakoś na górę się, słuchajcie, przedostać na prawo i na lewo, ale... Ale jak widzicie, nie wyszło. Dobra. Dobra. Dobra, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę lecimy. Dobra, ładnie, ładnie. Dobra. Powinny się udać teraz, słuchajcie, przejść do następnej. Dobra, jest. Przeszłem. Dobra. Dobra. Oj, nie! Ale patrzcie, ona jakoś szybciej, kurczę, zaczęła zasuwać. A, koniec gry. A, patrzcie, nie ma tego, nie ma kontynuacji. Myślałem, że będzie kontynuacja, to kontynuacji nie ma. No dobra. Nie ma, to nie ma. Muzyczka powitalna nas. Z jednej strony widzicie dobrze, jak się to ośmiorniczka zje, a z drugiej strony może niekoniecznie, bo... Oj, gonią mnie, patrzcie, jakie wredne. Oj, nie, niestety, dopadły mnie. A z drugiej strony, kurczę, niekoniecznie, bo one wtedy się odnawiają w tym swoim pojemniczku, który jest w środku, nabierają nowego życia i mnie dojeżdżają. O, nie, nie. Dobra. Żeby ten czas... że tak powiem, o, nie mogę tam wjechać. No, patrzcie, jakie złośliwość rzeczy martwych. Oj, oj! Dogoniło mnie. No dobra. Najpierw załatwmy to, co jest do załatwienia na dole. I lecimy w górę, dobra. 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 Lecimy sobie jeszcze tutaj, obskoczymy. I się... Oj, nie, 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 niestety. Dojechało mnie. Dobra, lecimy sobie na górę. Dobra. Dobra, ładnie. No i po planszy. Dobra. Teraz, słuchajcie, mam inną trochę taktykę. Bo właśnie, zacząłem o tej taktyce mówić. Pamiętam, że ludzie łatwo, że tak powiem, widzicie, łatwo przechodzili te plansze, bo mieli właśnie jakąś taktykę jadania tych kulek, także sobie tą migającą kropeczkę nie chciałem na dół pójść. Tą migającą kropeczkę zostawili sobie na sam deser albo w momencie, kiedy nas jakaś tam ośmiorniczka doganiała. Ja nie pamiętam w tej chwili, jak to dokładnie wyglądało. O nie! Nie, 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 nie. No przykro mi bardzo. Dobra, ostatni żeton wrzucamy.
Gra jest fajna, słuchajcie, bo mi się podoba, ale no niestety, jak widzicie, proste zasady są, ale jest trudna, trudna po prostu w rozgrywce. Trudna jest w rozgrywce, bo trzeba no niestety opracować sobie właśnie jakąś tam strategię, w zależności od tego, czy nas coś goni, czy nas nie goni. O, ładnie. O, ładnie, widzicie, jak ładnie zatwiłem? No niestety, tu już nie ma co, bo nam się kończy czas. No, punkty ładnie mi się udało... O, niestety. Punkty ładnie mi się udało zdobyć, natomiast widzę, że chyba przejście na kolejną planszę będzie niemożliwe. Bo za mało kulek zjadłem. Tutaj bardziej... Kurde, no. Widzicie? O, poszło. Tutaj, no, chcę tu wejść. Nie, no już teraz to bez sensu. Człowiek sobie planuje, widzicie, coś, co chce zrobić, natomiast no nie wychodzi to do końca tak, jakbym chciał, z uwagi na ten mój nieszczęsny pad. I efekt tego jest taki, jaki... Widzicie, no nie mogę wejść na dół. I efekt tego taki, jaki jest, to no widać, tak? Dobra. Dobra, w góra. Góra, mówię. Dobra, góra. Dobra. Dobra. Dół, 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 spierdzielaj! Nie! Nie! Tak niewiele brakowało. Dobra. Czekajcie, gdzie ja chcę lecieć? Dobra, do góry lecimy. Lecimy do góry, nie śpimy. Dobra, koniec planszy. Oj! Wyczerpujące to, powiem wam. Wyczerpujące. Dobra. Lecimy do góry, będę tam może się uda chociaż jedną zeźreć. I widzicie, jak na przykład mam ten czas, ten bonus, to wydaje mi się, że wtedy ja troszeczkę szybciej zasuwam. A w momencie, kiedy mi się bonus kończy, to że te mortki zasuwają szybciej. Szkoda, że to nie... No i właśnie ostatnie życie zmarnowałem. Nie, jeszcze jedno jest, patrzcie. Dobra. I wydaje mi się... No, no niestety. Szybko się zaczęło, szybko się skończyło. Koniec gry. Wpis będzie, czy nie będzie wpisa? No, chyba wpisa nie będzie, patrzcie. Ojku, 40-letnia gra, ale mnie wykończyła, powiem wam. Także tak wyglądał Pac-Man w wersji tej takiej, no, podstawowej. W kolejnym filmiku spróbuję pokazać wam, jak wygląda Pac-Man w wersji takiej troszeczkę innej niż oryginalna. O ile mi się uda takowych znaleźć. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć!